Siema ludzie, nazywam się Dawid Ozdoba, mamy 14. Parę dni temu zostałem dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy państwa. Wszystko jest na kamerach. Hitcash kasyno ma dostęp do wszystkich kamer. I teraz wytłumaczcie mi, jakim prawem ludzie, którzy mogli być przegrani za funkcjonariuszy policji, wchodzą do kasyna, wyciągają niewinną osobę, bo nic mi nie udowodniono. Jestem bity, gdzie to widać. Dostaję ataku duszności, dostaję paraliżu. Jestem uważany za narkomana. Sprawdzono mi wszystko, byłem czyściutki. Uznano mnie za chorego psychicznie. Tak jak gościa, kto kurwa za ekspert mówi, że człowiek, który atakuje innego, nie wiem, kurwa, nie wiem, jakie on miał, co on miał w głowie. Wszyscy zadajemy sobie pytania. Ale od razu chory psychiczny. Madziarz chory psychiczny, Dawid Ozdoba. Czyli wszyscy, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje, nieważne w jaki sposób, są chorzy psychicznie. Mi było powiedziano, że na pomniku smoleńskim narysowałem dwa wielkie serca, napisałem love. I dostałem za to wpierdol. Jestem teraz na granicy polsko-czeskiej, musiałem spierdolić do Czech. Nie mam żadnych dokumentów, został mi tylko paszport, nie mam żadnych kart, wszystko zostało mi wyczyszczone. Przez kogo? Zapytajcie się funkcjonariuszy policji, pana z karetki, który przydusił mnie dwa razy, który kuł mnie igłami na siłę, chociaż go błagałem, żeby tego nie robił, gdzie mi ręce prawie połamywali. Ludzie muszą umierać w escape roomach, bo każdy debil mógł otworzyć escape room i teraz robicie, kurwa, testy. Musiał się zawalić, kurwa, wcześniej dach, żebyście zaczęli sprawdzać dachy. Musiał prezydent być raniony, żeby, kurwa, zrobić prawdziwe ochrony. Jesteście, kurwa, żałości. Dbacie tylko o te, kurwa, żeby zajebać pieniądze. Ile zginęło milionów z VAT-u? Miliardów. Dobieracie się do koryta i zamiast myśleć o ludziach, o Polsce, żebyśmy byli wszyscy jednością, jeden na drugiego. Jeżeli policjanci mi cisną, że jestem chujowym zawodnikiem MMA, może nawet tak jest. Albo że jestem p***em, homofoby, albo że... Sami zobaczcie. Proszę o udostępnienie nagrań z mojego aresztowania w kasynie. Proszę o udostępnienie nagrań z monitoringu zewnętrznego, że to niby ja zrobiłem. A jeżeli wam zhakowali kamery, jesteście, kurwa, w dupie. Żądam od kasyna 150 tysięcy, nie, 200 tysięcy odszkodowania. To jest dla was chuj. Jeżeli nie, to będziemy się sądzili. I pozdrawiam cię, Łukaszu, przepraszam. Pozdrawiam chłopaków z Afganistanu, pozdrawiam wszystkich żołnierzy i pamiętajcie, w policji są też normalni ludzie, ale są też dużo, jest kurwa większość, to jest, sami wiecie kto. Do you love me?